Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. W zaległym meczu PGE Superligi rozegranym w Lesznie żużlowcy Betardu Sparty Wrocław pokonali Fogo Unię 46-44 i z 4 punktami zajmują pierwsze miejsce w tabeli. W niedzielę na Stadionie Olimpijskim wrocławianie podejmą mistrzów Polski, drużynę Stali Gorzów, która również ma na swoim koncie 2 zwycięstwa. Początek spotkania godzina 16:15. Futboliści Panthers Wrocław pokonali w meczu Top Ligi drużynę Falcons Tychy 42-7. Było to pierwsze zwycięstwo aktualnych mistrzów Polski na odnowionym Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Mecz czołowych drużyn Top Ligi wywołał spore zainteresowanie widzów, którzy zasiedli na głównej trybunie Stadionu Olimpijskiego. Sympatycy Panthers przecierali oczy ze zdziwienia, gdy już w pierwszej akcji ofensywnej drużyna Falcons za sprawą Jacka Wróblewskiego zdobyła przyłożenie. Po celnym kopnięciu Krzysztofa Richtera Sokoły objęły prowadzenie 7-0. Podenerwowani takim obrotem sprawy gospodarze szybko wyrównali. Najpierw dobrą akcją biegową popisał się Ricky Stevens, a po podwyższeniu był remis 7-7. W drugiej kwarcie gospodarze dodali jeszcze 7 punktów i na przerwę schodzili do szatni przy prowadzeniu 14-7. Przed rozpoczęciem trzeciej kwarty Patryk Matkowski wierzył w wygraną swojego zespołu. Nie spodziewaliśmy się, że Falcons przyjadą i postawią tak ciężkie warunki, ale naprawdę mecz jest bardzo fajny, zacięty. Wygrywamy tylko 14-7 do połowy, także jeszcze nie wiadomo, jak się skończy ten mecz, ale miejmy nadzieję, że po naszych myślach. Czy była jakaś rozmowa z coachem szatni, nakreślenie jakiejś specjalnej taktyki? Oni i tak tego nie słyszą, więc możesz powiedzieć. To znaczy, no taktykę mam taką jak zawsze, atakować daleką strefę boiska, jak to się nie uda, to biegać tutaj blisko Rikim i Adamem Skakowskim. Po przerwie dominowali wrocławianie, którzy głównie za sprawą dobrze dysponowanego Ricky Stevensa konsekwentnie budowali swoją przewagę. Towarzyszył im gorący doping kibiców, a zawodnicy odpłacali się efektownymi akcjami. Sami się podbudowaliśmy, że zobaczyliśmy, że jesteśmy tak naprawdę na wysokim poziomie w tej czołówce, że tak powiem, europejskiej. Także no, trenujemy coraz ciężej i mam nadzieję, że za rok Riders pokażemy, że to było tylko niestety, ale pomyłka z naszej strony i za dużo błędów popełniliśmy, ale będzie dobrze. No i dwa słowa tej wspaniałej publiczności, którą ją słychać. Jest tych przyjaciół Panther coraz więcej. Dajecie się oswoić? No jak najbardziej. Dajemy się oswoić. Super, że tyle kibiców przychodzi na nasze mecze. Co roku widzę ich coraz więcej, a więc to nas cieszy. Ostatecznie Panthers Wrocław pokonali Falcons Tychy 42-7. Po tej wygranej wrocławski zespół jest liderem Top Ligi po sezonie zasadniczym i ma przewagę w playoffach. Teraz to wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.